Właśnie dlatego ta Ewangelia też jest wezwaniem dla nas, abyśmy jednocześnie prosząc o to miłosierdzie i ufając temu, że jest miłosiernym Ojcem, sami stawali się również ludźmi miłosierdzia. Ludźmi, którzy choć mają świadomość sprawiedliwości, świadomość tego, co stało się, co inni zawinili przeciwko nam, wiemy również, że sami zawiniliśmy przeciwko Bogu, sami zawiniliśmy przeciwko Nim i pamiętając to wszystko, dopiero jesteśmy w stanie mieć udział w Bożym miłosierdziu. Ojcu, zanieśmy nasze pokorne prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby stawał się czytelnym znakiem miłosierdzia i pociągał współczesnych ludzi do Boga, tak, aby potrafili zachować polską i chrześcijańską tożsamość. A krzyż był otoczony najwyższym szacunkiem. Ciebie prosimy. Thank you.
Siemka. Panowie, zawadzacie nam, przepraszam bardzo. Idźcie do tyłu. No co? Idźcie do tyłu, zawadzacie nam. Zawadzacie nam. Ciszej. Zaraz, coś tu za dużo tych różnic. Których nigdy nie widziałem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojciec Święty Jan Paweł II w roku jubileuszowym powiedział do młodzieży, że mają być strażnikami poranka wiary, aby wnieść tą wiarę w następne tysiąclecie. Stajemy tutaj na krakowskim przedmieściu każdego 10 miesiąca, stając się w ten sposób stróżami poranka smoleńskiego. A poprzez to stróżami pamięci tych, którzy w tych tragicznych okolicznościach odeszli do wieczności. Stajemy w duchu wiary, prosząc miłosiernego Boga o dar życia wiecznego dla świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, jego żonę Marię i wszystkich tych, którzy polegli po Smoleńskiem. Dlatego zwróćmy się do Boga, który jest naszym Ojcem, słowami, które nauczył nas sam Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. I w ten poranek, Matce Najświętszej, poleśmy naszą umiłowaną Ojczyznę, aby była wierna Bogu i Krzyżowi Chrystusowemu. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Królowo Polski, módl się za nami. Błogosławiony Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony Księże Jerzy, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen.